Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! To proponuj. Ja nie wiem, czy masz live'a. Nie mam live'a teraz. Tak se siedzę prywatnie, wiesz? Tak? No. No. To dawaj, pozdro, to skończamy imprezę. No nie wiem, co mam myśleć. No dawaj, lecimy. Obróć się, czy dup się zobaczyć. No to ty pokaż, co masz na głowie. Co, mam ci pokazać? No. Nie, najpierw ty, kobiety mają pierwszeństwo. Dup się pokażesz, to się napalę. Stanie mi i ci pokażę. Dobra? Co? Nie chcesz cycku? A mogą mi być cycki nawet, a jak tam chcesz? No to cycki. No dobra. No to czekaj. Pozdro, lider. Co byście mnie wjebali? Wikop. No. No to już. Wow! Ty, eleganckie! Ja! A teraz dawaj tam na dole. No, miałeś ty teraz pokazać. No, dawaj jeszcze! No nie. Dawaj! No pokaż ty. Nie, tam na dole. To będzie już w ogóle kozak. Tak? No. Tylko na dole mi pokazujesz. No dobra. Obiecujesz? Tak. Obiecujesz? Tak. Na pewno? Tak. No dobra. Cycki gołe, chłopie, bluzka, pyk, a tu cyce gołe, dwa cyce, kurwa, chłopie, cipa goła, chłopie, jaja, chuj. Ja ją znam. Cała esencja tego wszystkiego polega na tym, że góral nie udowodnił, czy ta dziewczyna rzeczywiście ma więcej niż 12 lat, nie? I rzeczywiście, jak tak popatrzyłem na to wszystko, to kurwa chuj wie, gdzie są te dowody, nie? Ale jest mi w chuj ciężko tutaj gadać na ten temat, naprawdę. Góral to jest ziomek, z którym no kurwa jakaś tam znajomość mnie łączy, ale no prawda jest jednak kurwa taka, że nie było nigdzie tych dowodów, nie? I że ja też to też słychać, że to jest mało lata, nie? Trochę tak jak ten. I od tej sytuacji, od tego filmu rozpoczęła się krucjata górala na wszelkich kurwa frontach, w sensie na wykopie przede wszystkim. Tam kurwa konkretnie zostało stworzonych mega dużo postów na temat górala. Ludzie robili posty, które mają, kurwa nie wiem, ponad 2000 wykopów na ten temat. Wszystkim zainteresowało się